Zapomniałem, że Cloud ma naszym ogień. Nie! Dobra, ja wiem co ona robi. Ona rośnie. A im jest większa, tym jej wybuch zada więcej obrażeń. Straszny przeciwnik, nie cierpię go. W 8 też jest irytujący potwornie. W 9 tak samo. Zawsze bomba była przeciwnikiem, który no na początku wzbudzał postrach. Choć dla mnie najgorszym przeciwnikiem w całej grze jest zdecydowanie Marlboro Tentacle. To jest taka rosiczka z mackami. Wygląda jak rosiczka przynajmniej z mackami. No dobra, Summon Ifritem. LOL? W jedną stronę to będzie działać? A to trochę skrzaniłem w takim razie. Dobra, i tak użyjemy namiotu. Myślałem, że zaatakujesz wszystkich. Jeszcze siwy sobie wezbami. No, trochę skrzaniłem, z dużo many zużyję. Ale w sumie, przecież możemy zaraz też kupić w najbliższym sklepie namioty, to tam... Mam jeszcze 5 namiotów, to... Mnóstwo! No, ogień i lód. Dwie przeciwstawne siły walczą razem. Ależ mi to pizko wyszło. Wiem. Nie odzywam się już. Kurczaki zabite? Może się wreszcie uda wyjść z tej lokacji, bo jest męczące. Jakaś taka monotonna. Tak jest. I witamy w nowej wiosce. North Corel. Tu będziemy bodajże mogli chyba nową materię kupić. Ty jesteś... Ej, on wrócił! Tak, jesteśmy chyba w rodzinnej wiosce Barretta. Zaczekajcie. To jest, no właśnie, to jest chyba rodzinna wioska Barretta. I chyba nie jesteśmy tu mile widziani. No, patrzcie tylko. Nie sądziłem, że zobaczę jeszcze twoją twarz. Tamci ludzie przyszli razem z tobą? Cóż, trochę mi ich żal. Przebywać z chodzącym wyrokiem śmierci, takim jak Barret. Musisz mieć sporo odwagi, skoro tutaj wróciłeś. Spójrz na to miejsce. To twoja wina, że północne Kor zmieniło się w wysypisko. Może byś odpowiedział? A może zapomniałeś już, co tutaj zrobiłeś? Chyba coś Barret ma na sumieniu. Przepraszam. Nie warto się tobą zajmować. Nie traćmy czasu na rozmowę z tym technomaniakiem. Technomaniak? Najwidoczniej odkryjemy teraz troszkę historii Barretta. Tutaj każdy bohater ma coś do powiedzenia o sobie. Każdy jest niepowtarzalny, słyszeliście ich. To moja wina, że to miasto zniszczono. W takim razie, wiesz, kto jest odpowiedzialny za obecny stan północnego Korel? Aha, no, mogę tu wejść? Mogę. Są jakieś sklepy. Jakiś dziadek. Następny pociąg przybędzie wkrótce. I jakaś kobita. Mój dziadek był maszynistą w pociągu wożącym węgiel. Wciąż nie może pozbyć się swoich dawnych nawyków. Aha. Się tak zastanawiam, jaki pociąg? Tory są zniszczone. W ogóle większość tych w tym świecie rzeczy jest zniszczonych. Tutaj jest jakiś namiot. Wejdziemy sobie od razu. Chyba są chyba prowizoryczne domy. Chcę zostawić to wysypisko, którym stał się Korel i zacząć gdzieś nowe życie. Gdybym miał gazika, to przejechałbym przez południową pustynię, docierając aż do miasta za rzeką. Mówisz o... Gold Square, te. Każdy wie, że wypadku nie dało się w żaden sposób uniknąć. Ale bez kozła ofiarnego nikt nie będzie usatysfakcjonowany. Więc Barretta osądzona o coś. W takim razie może ta dziewczynka coś tam ci powie. Widziałem coś świecącego na dnie tamtej studni.
Jak tylko to zdobędę, to sprzedam to i pojadę do Goldsquare. Tamtej studni? Jakiej studni, dziecko? Co znalazłaś? Dostaliśmy cynku o jakimś skarbie. Mam sklep. Świetnie, może się zapatrzymy. Proszę, kupcie coś, cokolwiek. Aha. Ci ludzie są raczej zdesperowani. Tylko, że nie masz nic ciekawego, człowieku. A ty? Czego chcecie? Kupić coś. Tu mamy pocałunek. Leczy przemianę w żabę. O, na pewno weźmiemy trochę. X5. Ruch łatwitości. Leczy zmniejszenie. Tak samo z 5. Zobaczcie, ile tych statusów jest już normalnie. Słowo otuchy. Mamy value. Leczy furię. Zaraz jeden dokupimy. Więcej mogę... O, tu jest sklep z bronią. Jeśli chcecie przetrwać, to będzie będziecie potrzebowali broni. Węglowa bransoleta. Noszone, mam jedną taką. I mają Yuffie. Więc kupimy od razu 3. Złodziej życia. No proszę, to może być ciekawe. Żywiołem ognia, złodziej życia. No to jest jakiś lepszy miecz jeszcze. Wzrost podwójny. Może mi ktoś napisać w komentarzach, o co chodzi z tym wzrost podwójny, bo zupełnie nie pamiętam. Świetnie, od razu go użyjemy, tylko troszkę zmniejszył nam się pewnie materia. Nie materia, tylko ekwipunek. Tak, mamy mniej na materię, ale jest znacznie silniejsza bronią. Materia, elementala nie chcę w takim razie. Poznanie, wstrząs, mimik, Shiva. No, Shiva będziemy trzymać. Shiva chcę awansować jak najwyżej. A, jeszcze miałem przecież ten ekwipunek zmienić tutaj. Pancerz. O, świetnie, tu mamy od razu dodatkowy miejsce slot, więc weźmiemy sobie transform elemental. Broń nasycona z żywiołem dołączonej materii. Czy to się opłaca? Czyli co, będziemy trzymać enemy skill. Nasz taki wypadek zawsze. Może jednak coś poznamy. Tutaj znowu zmienimy. I mamy kolejne miejsce na materię, świetnie. Transform, elemental. Co ty masz? Leczenie na AL. Nie masz więcej połączonych materii, więc ja ci dam tutaj też enemy skilla. Pamiętam, że są potężne zaklęcia, które ciężko dostać normalnie, a za pomocą enemy skilla można uzyskać je w dość łatwy sposób, bo zawsze jest szansa, że się nauczy czegoś z tego. Tak, patrzę, tutaj ma restor, błyskawica. To może damy ci elementala tutaj, a tutaj ci damy restor w takim razie. O, świetnie. Czyli nasz psiak będzie walił z... O właśnie, coś w tej studni miało być. Mogę coś zrobić? Chyba nie. A, jeszcze pogadamy z tym kolesiem. Podobno w mieście panuje moda na tatuaż, czy to prawda? O, zgadza się. Powinienem sobie wytatuować... O! Zer, nie, dlatego wytatuować zero. A takiego biedaka jak ja, zero będzie idealny. O Jezus, ale masz pesymista jesteś. Nie lubię takiego nastawienia. Cześć, psiaku. Jak ja mam żyć w mieście, które straciło wszystko? Niech szlak trafi reaktor Mako. O, ten reaktor znowu coś zły, jest złem. Już z tym gadałem. Przez nich, Lip, mój mąż, zginął w tamtym wypadku. Był takim silnym mężczyzną. Okej, nie wnikam. Bardzo chciałbym znaleźć może save point. Albo właśnie hotel, gdzie mógłbym się przespać, choć tutaj ruderze... O, tu jest hotel, świetnie. Dzień dobry, noc tylko 50 gli za taką ruderę?
Ale niech ci będzie, potrzebuję odpoczynku. Głodny jest, jak cholera, śniadanie jeszcze nie jadłem. Potrzebuję odpoczynku. O, pięknie. I zregenerowałem się, tak? Bardzo ładnie. Więc może od razu udam się na dół teraz. Też chyba nic więcej nie ma do zwiedzenia. O tak, w tą stronę. Do Gold Square. I mamy... pociąg do Gold Square. Faktycznie, chyba teraz będziemy mogli się przenieść za pomocą tego wagonu. Bardzo ładny filmik z taki chwilę powinniśmy też zobaczyć podczas tej jazdy. Barry, co się stało? Wybaczcie. Co się stało? Kiedyś stało tu moje miasto. Jak to stało? Już go nie ma. Zostało pogrzebane w zaledwie 4 lata. Ale jak tamci ludzie mogli mówić takie okropieństwa? I to moja wina. Moja wina! Bardziej o coś o wina najwidoczniej. O, faktycznie, miasteczko było całkiem ładne. Mamy żołnierze Shinry. Moje miasto, Corel, od zawsze było miastem górniczym. Zawsze było tam ciemno od pyłu, ale spokojnie, żyliśmy... A, nie zdążyłem to czytać. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem o reaktorach Mako. No, najwidoczniej nasz przyjaciel miał dłoń. Starszy wioski, co zamierzycie zrobić? Jedyną osobą przeciwną temu to Dane. Jestem zdecydowanie przeciwny. Nie ma o czym gadać, jeżeli zamierzamy zrezygnować z węgla. Nasz węgiel był broniony przez pokolenia. Nasi ojcowie i ojcowie oddawali życie w obronie złóż węgla. Nie mam prawa od tak odrzucać naszej przeszłości. Barrett, Dane, posłuchaj. Dziś już nikt nie używa węgla. To znak obecnych czasów. To prawda, teraz liczy się tylko Mako. Wszystko będzie w porządku, Dane. Shinra Incorporation zagwarantuje ci byt, gdy tylko reaktor Mako zostanie ukończony. Posłuchaj, Dane. Nie chcę, żeby moja żona Merney cierpiała. Wiem, jak się czujesz. Ja też czuję to samo do diabła. Ale mimo to nie oddam naszej kopalni węgla. Starszy wioski, Dane, musisz zrozumieć. I w ten sposób, sposób reaktor w Core został jednak wybudowany. Czyli Barrett był jednak za wybudowaniem reaktora. Wszyscy myśleliśmy, że to poprawi nasz byt. O. To się stało, gdy Dane i ja byliśmy poza miastem. Corel spalił doszczętnie żołnierze Shinry. Ludzie z wioski, moi krewni, wszyscy, wszystko. Barret na serio ma dość smutną historię. Ale jak to się stało? Żołnierze Shinry, dlaczego? Wewnątrz reaktora nastąpiła eksplozja. Shinra zwaliła winę na ludzi. Powiedzieli, że winni są rebelianci. To straszne. Cóż, to chyba prawda, ale bardziej niż Shinrze nie mogłem wybaczyć sobie. Nigdy nie powinienem był się zgodzić na budowę tego reaktora. Nie obwiniaj siebie. My wszyscy daliśmy się kiedyś zwieść przez obietnicę Shinry. Dlatego tak bardzo się wkurzyłem. Wkurzyłem. Nie tylko zostałem wykorzystany, ale i straciłem żonę, Merley. Ej, ludziska, jeśli chcecie dotrzeć do Gold Square, to lepiej jak najszybciej wsiadajcie. Czy jedziemy kolejką? Tak, jedziemy kolejką. Wsiadamy. Barrett, owi może się tam. Dane był moim przyjacielem. Trzymaliśmy się razem już od czasów dzieciństwa. Hmm,
wiedziałem, Barret nigdy mi nie powiedział. Eris, Retni cię nie mówi. Nie żal mi Barreta, nic a nic. Nie powinien był zaufać Shinrze. Ach, ty Yuffie, głupia jesteś. Lepiej wsiadajmy. No, wsiadajcie, bo nie będę wracać tym czymś, tym wagonikiem z wiatrakami. Wirnikami. O właśnie, to będzie jeden z fajniejszych filmików. To jest bardzo ładnie zrobiony. I zobaczcie, jak wygląda Gold Square. Jest dość dużym miastem. Tak jest, kolej linowa. I witamy w Gold Square. To miasto to jeden wielki park rozrywki. Bardzo fajnie to jest zrobione, to mamy save'a od razu. Świetnie, tutaj nie zaatakują nas żadne potwory. Ale jest to miejsce, w którym jest cała masa minigier. Wiecie, jak w parku rozrywki. Faktycznie wchodzicie tutaj i możecie... nie mam wyboru. Za mało GP. Aha, musimy kupić tutaj punkty GP, tak? Dobra. Czyli moment, ja może zrobię save'a w emulatorze w takim razie. Za chwilę wrócę. Dobra, już. Zrobiłem save'a w emulatorze, bo tam... Musimy tutaj chyba kupić te GP. O właśnie. Witamy w Golds... Saucerze. Golds? Zobaczmy, jak to się czyta. Ja zaczynam Gold Square. Jesteście razem? Bilet kosztuje 3000 gli, więc można też kupić dożywotnią przepustkę za 30 tysięcy gli. Chryste. Op. Wybaczcie, ale nie masz dość pieniędzy. Oho, ho, ho, come on! Pięknie. Witamy w Gold Square. Jezu, wszystko się tu musi opierać na pieniądzach! Nic bezinteresownie! Dobra, wrócę do was, jak zdobędę kasę. Dobra, już jestem. Wróciłem się do tego miasta i posprzedawałem różne pierdoły, bo normalnie... Później będę musiał i tak kupić dożywotnią, bo będę dość często tu zaglądał. Zapłać. Bardzo dziękuję. Jeśli opuścisz Gold Square, twój bilet straci ważność. Świetnie. Jest tutaj w Gold Square jest wiele miejsc, w których można płacić GP. Myśl o GP jako pieniądzach, który możesz używać jedynie w Gold Square. GP można zrobić jedynie w grach na skwerze cudów i większość i wyścigacz kobosów. Nie możesz mieć więcej niż 10 tysięcy GP, więc uważaj. Życzę panu udanej zabawy. Tak, Gold Square jest bardzo ważnym miejscem tutaj w Final Fantasy, ponieważ możemy za pomocą tej lokacji zdobyć najsilniejszy limit dla Clouda, czyli o mini slash się nazywa, levelu 4. Jest po prostu OP, więc OP, overpower. Jejku, ale fajnie. Wiem, że teraz nie jest pora na wygłupy. Hej, Barret, rozmów się. Nie jestem w dobrym nastroju, zostawcie mnie w spokoju. Natrętna, no. Naprawdę wielka szkoda. Chodźmy. Psst, psst. Eris, czy to nie było zbyt surowe? Trzeba się zachowywać normalnie. Tak uważasz? Pewnie. Eri jak zwykle jest wiecznie pozytywnie nastawiona dziewczyną. Pójdziemy się pobawić. Więc baw się! Jakieś przekleństwo zabawy mi w głowie. Nie zapominajcie, że ścigamy Sephirotha. No Sephiroth właśnie gra w Wormsy gdzieś tutaj, więc wiesz.
Chyba się wściekł. Nic mu nie będzie, w sumie to już mu się trochę poprawiło. Okej. Okay. Pogadamy za Eris. Chciałbym, żebyśmy zapomnieli o wszystkich, bawili się. Chodźmy razem. Chodźmy razem. Dobra. I weźmiemy jeszcze Reda. Chcesz iść ze mną? Nie. Nie idę z tobą. Idę tylko za Eris. I... O rany boskie, gdzie to prowadzi? Ksiekran? Info, właśnie. A więc tak. Jesteśmy Event, Ghost, Round, Speed, Wonder, Battle, Chocobo. Wonder. Ghost. Ghost jest hotelem. Event. Dobra, posprawdzam po kolei, co tu jest. Tak, Barrett wskoczył tutaj. Tu mamy wyścigi czekobosów. Nie widzieliście wyścigów czekobosów? No to wskakujemy. Wyścigi czekobosów są kosmiczne. O. Shinra. Co się stało? Cloud. Żołnierze Shinry, nawet tutaj. Uwaga, rozejść się. Oni chyba też są tu, żeby się pobawić, nie wiesz. Wonder, Battle. A Speed? Cholera! Chciałem zabrać dzisiaj Eris w jakieś fajne miejsce. Stacja, cudy. Zobaczymy, co są cudy. Hej ty, dlaczego wyglądasz jak tak ponuro? Lol, co to za potwór? A, to jest nowa postać, którą możemy przyłączyć do drużyny też. Tak dziwny. Może zrobimy tak. Chcecie poznać przyszłość? Świetlaną, piękną przyszłość? Aha! Ale nie macie... Nie miejcie do mnie żalu, jeśli coś mi się nie uda. A wybacz, jestem automatem wróżącym. Nazywam się... Tak. Kite Seed. Bardzo fajna postać też, wybierz. Jest taka zwariowana z lekka postać, bo zrobiona dla zabawy przez twórców. Potrafisz tylko wróżyć? Żartujesz? Mogę odnaleźć zagubione rzeczy, zaginionych ludzi, wszystko. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę człowieka o imieniu Sephiroth? Sephiroth, tak? Dobra, zaczynamy. Okej. Okay. Odstawię jakiś taniec. Zwykłe szczęście, los będzie dla ciebie łaskawy. Bądź serdeczny dla ludzi, a coś dobrego czeka cię pod koniec lata. Chwila, co to jest? Spróbujmy jeszcze raz. Chyba nie do końca działa. Nie zapominaj o ważnych sprawach. Twój nieszczęśliwy kolor to niebieski. Daj sobie spokój. Chwileczkę, daj mi ostatnią szansę. Proszę, ostatni raz. Tak, ja teraz szybciej trochę. Cel wędrówki swój osiągniesz, lecz coś drogiego utracisz, powinno być chyba. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Szczerze, to pierwszy raz pojawia się coś takiego. A więc idziemy. O czym ty mówisz? Jak automat wróżący, muszę się nad tym zastanowić. Jeżeli nie zobaczę, do czego to was doprowadzi, to chyba oszaleję. Dlatego pójdę z wami. What? Co zdecydujesz, Cloud? Cokolwiek powiesz, ja i tak pójdę. Ej! I wlazł we mnie! O mój Boże! On mi się wpycha w gacie! Aaaa! Nie żartuję. Czu. Tak jest, mamy kota Sita. Nowa postać. Przy okazji chyba może jakiś punek zmienimy tutaj. Eris. O właśnie, mitrilowy kij. Dobra. Tutaj nic nie będziemy jej dawać, tu też nie, bo tu walki raczej nie będzie. I cóż. Wonder, cuda. Co tu jest? Trzeba zobaczyć. Zupełnie nie pamiętam.
A, tu jest samą gier, okej. Na wszystkich automatach oczywiście można pograć, jeśli was to interesuje. Chyba się płaci tymi GP. Obecnie masz 0 GP. Wymienić GP na nagrody? Nie, nie chcę mieć GP na nagrody, bo nie mam GP. Na każdym autobacie można pograć, są tutaj snowboard, o właśnie, można sobie odświeżyć tę grę na motocykle, co jechaliśmy wtedy. Jest snowboard, jest chyba motocykl, właśnie coś tutaj też jeszcze jest. Parę innych rzeczy. Dużo. Nawet łódź podwodna, jakiś tam symulator łodzi podwodnej w coś w rodzaju. O właśnie, tu jest symulator łodzi podwodnej. Ale na razie nie będziemy w to grali, bo to będzie marnowanie czasu, można przyjść dla rozrywki, pograć w różne minigry. Ale ja chcę pozwiedzać jeszcze resztę tej lokacji. Byliśmy w Chocobo, byliśmy w... No dobra, wejdźmy teraz do event. Nie wiem, co to jest za miejsce. Aha, tu jest teatr bodajże. Ała, ała, ała. Nie spowalnij tak. Cloud, zabierz naszą Aerys do teatru. Chyba nic na razie nie grają. To wychodzi stąd? Później będą coś grać, bodajże. Tam, w ogóle za chwilę będziemy mieć też randkę. Bo w Gold Square, zależnie od naszych postępów w grze, nocą przyjdzie do nas jedna z postaci. I... Może być to właśnie albo... która jest z dziewczyn, albo Barret i zabierze nas na randkę. Round. Dokąd to prowadzi w takim razie? Co i poprzypominaj te rzeczy. Tickets, bilety. Przeszka kosztuje 3 GP. Chcesz skorzystać z kolejki? Nie chcę. Wiecie co, to na razie pójdziemy na wyścigi czekobosów jednak, żeby zdobyć trochę GP. Bo później pewnie będzie trzeba. Ja chcę w ogóle Aerys wziąć tu na randkę. Żeby tam starałem się przynajmniej, żeby ona do mnie przyszła, bo to jest zależne od odpowiedzi, jakie udzielaliście, czy od stylu gry, jaki mieliście. Kogo wzięliście w danym momencie do drużyny i takie inne pierdołki. Tak jest! To są czekobosy. Genialna muza. Exchange, tu jest wymiana. Witamy w wyścigach czekobo. No dobra. W takim razie jakbym chciał obstawić, droga pani. Dzień dobry, chcecie państwo kupić kupon? Pewnie. Proszę o objaśnienie najpierw. Należy obstawić, który czekowo będzie na mecie pierwsza, który drugi. I kupić odpowiedni kupon. Jeśli wybieram kombinację, okaże się zwycięska, to otrzymacie państwo kupon wymiany do zmiany na przedmioty. Kupon wymiany może być wymieniony na przedmioty lub GP przy stanowisku po prawej. Dobra, to obstawimy. Opłata rejestracyjna wynosi 200 i... no okej. Proszę wybrać kategorię wyścigu. Mamy dopiero klasy B i C. Jest jeszcze klasa A i chyba S. Więc zakład 1. Weźmiemy najpierw zakład 1C. Zaraz rozpocznie się wyścig. Tylko nie pamiętam, czy my teraz właśnie tu sami kierujemy. Właśnie... Jak to się teraz obstawia? Każdy z nich i 1, 2, 1, 6, 3, 5. Choco, wyścigi Choco, bo... Aha! Dobra, rozumiem. To jest... obstawiamy teraz, które miejsca zajmą. Tak, mamy tak, triggerami bocznymi widzicie, możemy zmieniać czekobosy, wybierać czekobosy i mamy na przykład staminę, jego maksymalną prędkość. Najpierw wybierać czekobosa, który ma bardzo dużo staminy, 69, najwytrzymalszy, ale ten jest najwolniejszy, 80 km. Kurde. 69 staminy, aż to bardzo dużo. Co tego bym chyba wybrał i obstawię, że będzie miał pierwsze, drugie miejsce. Mhm. Chwileczkę, o co tu chodzi? O co chodzi z tą obstawą? Mogłem kurczę zapytać ją, o co chodzi. Dobra. Ewentualnie 1, 3. 4.
Come on, o co chodzi? Nie pamiętam już tak dokładnie. Dobra. 2, 3... Dobra, obstawmy w ten sposób. Aha, i są wyścigi. Dawaj, 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 dawaj! Co ja obstawiłem? Jedynkę obstawiłem! Gonisz! Postawiłem na ciebie pieniądze! Goń, 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 cały czas. A właśnie, używa speeda. Ten speed mu jest potrzebny po to, by... wtedy używa staminy. Nie! Nie pozwól go! Walnij go! Walnij go! Cholera, obstawiłem zielonego czy niebieskiego? Nie pamiętam! Come on! Który z was? Chyba zielony, serdynek. No, pięknie. Kamerzysta! Nie widzę wyścigu. Okej, widzę, te są już zmęczone. Stamina im się zmęczyła, wyrwały na początku. No! O tym mówiłem wam, że będziemy mogli mieć w ogóle własnego czekobosa, którego będziemy tu hodować i prowadzić na wyścigi. Tylko sami będziemy jockeyem. I własną hodowlę czekobosów. Nie, ja chyba obstawiłem właśnie błękitnego. Pamiętam, tak, to musiał być błękitny. Dawaj, dawaj, mały! Wygrasz to! Nie! Czerwony! Come on, chciałem go obstawić! Biegnij, 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 mały! Dobra, to będzie na próbę, nie liczy się. Jeśli przegram, to się nie liczy. Dobra. No come on! Nie chcę, żeby było ostatnie! To jest nie fair. A coś mi mówiło, żeby wziąć tego ze staminą. Dobra, kogo obstawiłem? Trzecie, czwarte miejsce. Okej, chyba już rozumiem, o co tu chodzi. Przegrałem. Dobra, jeszcze mi trochę wytłumacz to. Jak tam pewnie kupić kupon, proszę objaśnić. Tak, pewnie, chcę kupić kupon. Jeśli 200 gi. Jak kupować? Wolno obstawiać na raz tylko 3 wyniki. System L1, R1 zmienia się Chocobo, którego dane mają być wyświetlone. Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć start, aby rozpocząć wyścig. Okej, chyba już łapię. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jasne. I będziemy ten droższy. Zakład, tą wyższą klasę wyścigu weźmiemy. Bo tu jest C, jest najniższa, później jest B. Następnie jest właśnie A i S jeszcze jest. Ether, duży napój turbo, Ether, wow. Ma sporo wygrać. Te są szybsze. Dobra, który ma staminę? Dużo staminy. 91. Ma, jakie szybkie niektóre są. Dobra, pamiętać, bierzemy różowego i obstawiamy mu, że będzie miał pierwsze, drugie miejsce. Będzie miał... trzecie, czwarte, i czwarte, piąte. Kurde, nadal nie bardzo łapię, o co chodzi w tym zakresie. Jak to się dokładnie obstawiało? No, powiedzmy, że będzie jeszcze, nie wiem, piąte i szóste. W ten sposób. I zaczynamy. Różowy nasz! Pamiętacie? Różowy nasz! Dawaj, 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 dawaj! Ach, te emocje! Te emocje, te wybuchy! Kura, biegnij! Biały się zmęczy, nie martw się o tym! Ja wiem, że on się zmęczy! Jockey jest do dupy! Jockey jest do dupy! Zobacz, jak go wymęcza! Come on, ale ich odsadził, no.
Czemu mówisz przedostatni? Goń! Nie, jesteś ostatni! Zobacz, nasz się przesuwa do przodu, widzicie? Trzecia pozycja. Jezu, znowu przegram, no come on! Jak przegram, to stąd idę. Do dupy te wyścigi! Sędzia Kalosz! Trójka, dobra, trzecie miejsce ma, trzyma trzecie miejsce. A ten się zmęczył, ten się już chyba zmęczył. Dobra, widzę, że tam ten uciekł peleton z peletonu. A, widzicie, doganiają go, dawaj. Co prawda jest jeszcze, nie, jest w peletonie, dobra, trzyma się, jest na samym końcu, ale trzyma się. W ogóle jakiś chyba inny tor wyścigowy. I jest pierwszy, nie, drugi, dawaj, mały, wierzę w ciebie, jesteś najbardziej wytrzymały ze wszystkich. Dawaj. I speed na końcu. Nie, to dopiero połowa trasy. Trzymaj się, mały, trzymaj się, obstawiłem na ciebie. Dawaj. Kupię ci najlepsze nuty, jakie... Czy te twoje owoce, one się nazywały nuts, jakie znajdę. Obiecuję, że kupię najładniejsze i najsmaczniejsze. Pamiętaj, kto na ciebie obstawił. Dawaj. Non spark, kurde modne. Dobra. A nie może wyjść z peletonu, cholera, ma problemy, no. Stary, bokiem i speed. Właśnie, teraz się będzie liczyć wytrzymałość, teraz się będzie liczyć to, co na co postawiliśmy. Wiem, że wygrasz. No, bo jesteś przedostatni. Ja nie lubię obstawiać na wyścigach. 2-4. Dobra, idę stąd. Wyznaczająco, kasy zmarnowałem. Na battle nie idziemy. Na battle są walki z arena. Ghost. Tak jest, idziemy tutaj. I tu jest chyba hotel, jeśli dobrze pamiętam, to pogadamy od razu z Barrettem, może pociągniemy fabułę dalej. Dzień dobry, dziękuję za wybranie nawiedzonego hotelu. Jeśli chcecie wynająć pokój, to zapraszam do recepcji. Okej. Okay. Ja bym chciał znaleźć bardzo Barretta. Panie Wiz, proszę pana, proszę podejść do recepcji. Aha, Wisielec nam powiedział, że mamy podejść do recepcji. Spoko. Może Barrettę znajdę wreszcie. Lol. Sprzedają tu wisielce. Pan Wisielec. Dzień dobry. O, mamy tu sklep w ogóle. Ale ciekawego nie ma. Nie bardzo wiem, gdzie mam się udać. Tu jest recepcja. Jezus, znowu ten. To jest najpopularniejszy pracownik, pan Wisielec. Pan Wisielec, dzień dobry. Nie dziwię się, skoro jest w każdym miejscu i wszędzie. Kosztuje 5 GP, chcecie wynająć pokój? Kurwa, nie mam GP! No mi się kliknęło dwa razy. Nie dzięki. Moment, ja do was wrócę, muszę zajrzeć, co tutaj się robi, żeby już nie kręci się w kółko, bo długo się kręcę. I za chwilę do was wracam.